Piłkarze WKS po 5 miesiącach przerwy zagrali mecz o trzecioligowe punkty. W Wieluniu podopieczni Ryszarda Okaja łatwo pokonali Orła Wierzbice 3-0 i powiększyli przewagę nad strefą spadkową do 7 punktów. W równym stopniu co 3 punkty cieszy strzeleckie przełamanie Tomasza Kazimierowicza, który na strzelenie gola w barwach WKS czekał 13 miesięcy. Przełamał się właśnie w meczu z Orłem, gdy w 34 minucie zmienił na gola dośrodkowanie debiutującego w nowych barwach Dawida Przezaka. Jak bardzo strzelcowi była potrzebna ta bramka, widoczne było w 62 minucie, gdy równie pewnie sfinalizował akcję Pawła Baraniaka i Przezaka. Ten ostatni miał również udział przy trzecim golu WKS-u, który padł w doliczonym czasie gry. Po główce pozyskanego z sieradzkiej warty zawodnika piłka odbiła się od słupka, a celną dobitką popisał się wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Łukasz Koper. Swojego gola mógł też strzelić inny z rekonwalescentów Karol Dudek, który przy stanie 2-0 znalazł się sam na sam z bramkarzem Orła. Niestety, kładąc go na ziemi, musiał strzelać z ostrego kąta i trafił w słupek. Poza Przezakiem w nowych barwach zadebiutował bramkarz drużyny. Krzysztof Sudowa, pierwsze mecze punkty w Wieluniu. Jakie wrażenia z pierwszego spotkania? Na pewno cieszy zwycięstwo, które dzisiaj odnieśliśmy. Uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie. Myślę, że przeciwnik poprzeczki za wysoko nie postawił, no ale takie mecze też trzeba umieć wygrywać. Bramkarz liczył, że będzie miał więcej pracy w tym spotkaniu, czy spodziewał się, że taki będzie tylko wyłapał do środkowania, bo tak było w zasadzie? Do każdego meczu podchodzę tak samo, więc jestem skoncentrowany i nie kalkuluję, że przeciwnik jest z górnej części tabeli czy z dolnej. Dzisiaj akurat nie miałem za wiele pracy. Chłopcy dobrze grali w obronie. To też może zasługa bramkarza, współpraca z blokiem defensywnym dobrze się układała? Na pewno współpraca z blokiem defensywnym jest bardzo ważna i uważam, że dzisiaj było to dobrze robione i oby takich meczów było jak najwięcej. Chyba nie można sobie wymarzyć lepszego początku inauguracji wiosny. No chciałem powiedzieć, że no z takim zespołem to ja też sobie nie wyobrażam, żeby my tutaj u siebie nie wygrali. Nie wygraliśmy i ten mecz taki był w sumie za 6 punktów, nie? Bo tam jesteśmy tutaj, tutaj patrzymy cały czas w dół. No i wiadomo, że zaczniemy dobrze, to może dobrze będzie nam szło, nie? Wszystko się sprawdziło, to co wiedzieliście o przeciwniku? Czy wam zaskoczył? Nie, wiedzieliśmy, że tam z tyłu staną, że tak, że tam jest dużo zmian, że tam z tym przygotowaniem to mieli ciężko, nie? No to tak było widać, że na końcu, że osiądą, nie? Do tego momentu no, chcieliśmy na pewno strzelić bramkę jak najszybciej, dlatego że, bo nie wkrada się nerwowość, nie? Ta bramka Kazika, ta pierwsza taka była kluczowa, no tutaj mogę Kazika pochwalić, bo nie wiem kiedy, chyba w ogóle nie. Tak, minął rok jak zadebiutował w WKS-ie i miał kilka okazji, może kilkanaście w tych wszystkich meczach, a jak i nie strzelił do tej pory bramki, dzisiaj strzelił dwie. Co było tego powodem? No trzeba być cierpliwym, nie? Trener musi być cierpliwy, wszyscy są działacze cierpliwi, a zawodnik, Kaziu nigdy nie, Kazia tam znam duży, nie? Kaziu nigdy taki nie był bramkoszczelnym zawodnikiem, bardziej tutaj walecznym, defensywnym i zawsze tutaj mówiłem, że są tacy zawodnicy, którzy mało, że albo raz na rok, raz na parę lat bramek strzelają, taki słynny zawodnik był Makalele, on też tam wiele bramek nie strzelał, ale jeden z lepszych zawodników na świecie, tutaj mówię o pomocnikach defensywnych, tak samo tu Kaziu przyjdzie taki czas, że strzeli dzisiaj, strzelił te dwie bardzo w sumie fajne bramki. Ta pierwsza szczególnie zachował się na spokojnie, wewnętrzną część stopy poszukał bramkarza, bo było mi po takiej ładnej akcji. I mam nadzieję, że się przełamał. To właśnie taki typ człowieka chyba nie gwiazdorzy, trener go lepiej zna, bo dojeżdżacie razem. Tu nawet prosiliśmy go gorąco, żeby porozmawiał z nami, ale nie chciał. To on tak widać unika, nie ma parcia na szkło. Nie, ja mogę powiedzieć, że Kaziu to jest, trzeba go ciągnąć za język, nie? To skromny, dobry chłopak jest, no i może i tutaj jak się przestraszył kamerę, nie? To nie, nic złośliwego na pewno z jego strony. Zawsze trzeba go ciągnąć za język, nie? Tutaj w samochodzie czy na tym zawsze jest taki, no, to tak, każdy ma swój charakter, tak samo Kaziu, nie? Trzy kolejki jesteśmy w plecy, tak mówiąc z takim żargonem sportowym. Trzeba gonić ten kalendarz już w środę mecz. Dużo będzie takich sytuacji, jak to wpłynie na drużynę, no i jak to się będzie układać, jeśli chodzi kadrę zespołu, bo wiadomo, nie wszyscy mogą się zwolnić z pracy, czy akurat mogą, no ale to będzie chyba kolidować, prawda? No tak, bo to na pewno będzie gonitwa, nie? Tam część pójdzie
ludzie do pracy z rana na 6, z pracy się zwolnią, biegiem na zbiórkę do autobusu, na pewno nam to nie sprzyja. No to jeszcze tak u siebie, nie? To u siebie to wiadomo, że te mecze są 16, 17, czyli na spokojnie można tutaj ten plan dnia sobie rozplanować i przygotować się do tego meczu. No te wyjazdy, a szczególnie ten w środę, ten do Karszewa. No na pewno takie jak my mamy drużynę amatorską, to nie sprzyja, nie? No, lepiej dać właśnie te weekendy, no trudno. Trener nie narzeka nigdy. No właśnie to chodzi, nie, to nie ma sensu narzekać, bo to człowiek tylko się sam zdołuje, nie? Jedziemy po prostu tam zagrać dobry mecz, wygrać mecz. No, zawsze mówię, że za każdym razem wychodzę na boisko, chcę wygrać mecz, my musimy wygrać mecz, bo po to trenujemy, po to gramy, jesteśmy sportowcami, żeby wygrywać.